Proszę Państwa, Dzień Kobiet 2021 roku, Hokafejsi widziało Janusz Pijanka. Proszę Państwa, to co dzisiaj mam, gdzie ludzka stawa stanie, tam pokarm dostanie w kamiennym wigwamie. Proszę Państwa, od sponsorki i kobiety z USA, z Florydy, Hokafejsi widziało Janusz Pijanka. Dzisiaj, proszę Państwa, będę brał, zobaczcie. Panie dyrektorze MOPS, zobacz pan jak mnie dokarmiają tutaj. Amerykanka sponsorowała. A wy mówicie, bo Pijanka dobrze je? Proszę bardzo. Bo Pijanka zawsze dobrze je. Tak jak pan Klon, który mi się podpisuje. Klonowiacy, klonowianinie. Klonowiacy, oj, oj, oj. Nie udało mi się, bo za dużo tutaj jest. No ale tak po prostu po amerykańsku tak kucharka zrobiła. I proszę Państwa, stoi tam, śmieje się. Tam stoi się, śmieje sponsorka. Kurczę, Perek. Cały czas, proszę Państwa, kuriacze. Zobaczcie, nie, Ukraina patrzy, jakie kuriacze jemy w Polsce. Teraz gdzie położyłem? Nie wiem, gdzie położyłem. Widać, czym teraz gdzieś zaniosłem. No i proszę Państwa, sosik, to co lubię. Op. Sosiku tu polejemy, tylko łyżka by się przydała. Sałatki weźmiemy łyżkę. No nie mogę tak wziąć. Bo Suzy będzie jadła ze salajwa. Mówi, że fed bia. Proszę Państwa, zobaczcie. Sosikiem, bo ja lubię bardzo sos. Hoka hej. No i dobrze. I zaczynamy. Dzisiaj, ale nie ma szampańskie, madame, mister. Holala. No nic, proszę Państwa. Nie wiem, co mam mówić. Na razie będę jadł, póki jest ciepłe. Sponsor, kobieta. Widzicie, jak to jest? Pijanka, książę nic. Nie ma kasy, nie ma dochodu. Kasa pusta, skarb księstwa klonowy trzeba napełnić. I kuliacz. Nie będę się już drażnił z tym Ukraińcem. No i tak, proszę Państwa. A dzisiaj w ogóle to byłem głodny. Zjadłem sobie coś tam. Co ja dzisiaj jadłem? Śniadanie, dwa plasterki szynki francuskiej. Przeterminowanej, panie dyrektorze MOPS. Właśnie na bal idę. Ludzie mi mówią, tematy mi dają. Jak, proszę Państwa, Olgę na Ukrainie poznałem, a ja nie chcę o tym mówić. Dzisiaj to wam powinienem powiedzieć o komendancie paluchu ze Złoczewa. Ten Judasz to mi dopiero prześladował. Zatrzymali mnie kiedyś, jechałem do Francji w starym Opel Astra. Nie Astra. To był Opel. O kurczę. Przepraszam, Ascona brązowa, metalik. Na zlocie byłem pierwszym indiańskim. Jeździliśmy sobie na dachu, zdjęcia robili, jeździliśmy. Huron w Anglii, pozdrawiam. Tam, wtedy mnie indianiści ten Oplem Asconą poznali. Dieselek był, fajnie chodził, proszę Państwa. Ile ja się nim najeździłem. Jaka sprawa była? W tym dniu wyjeżdżałem do Francji, wtedy z gazetami jeździłem autostopem na handel. I wiecie co? Te pajace w Złoczewie, policjanci mnie, czy to wtedy milicja? Nie, policja chyba była jeszcze. Zatrzymali mnie, a może i milicja. Zatrzymali i kontrola daje dokumenty tą i chyba czy się na dowodzie nie znali, czy do komendanta.
ja wtedy chyba nie miałem prawa jazdy, czy ja nie pamiętam, jak to już to było. No muszę sobie gdzieś to przypomnieć, może w pamiętnikach mam na komisariat. Zabrali mi ten samochód. Słuchajcie, 4 lata stało, czy 5 w PKS-ie w Sieradzu, na urzędzie celnym, jeszcze inne stały, co najciekawsze, 5 aut mi zabrali. Oni mi jedno zabierali, jechałem do Francji, zarabiałem, bo wtedy dobrze na gazetach szło. Jechałem autostopem, a wracałem samochodem za 200-300 euro. I proszę Państwa, pasażerów widziałem, to także auto wychodziło prawie za darmo. No i mi o kurczę, spadła mi, bo mi się rusza mój statyw. Bo tam to najważniejsza rzecz, taką sobie zrobiłem tutaj, i kulka moja. To jest kurjacz, jakby ktoś nie wiedział. Na Ukrainie tak kurjacz wygląda. Fumé. Wędzony. Pieczony. No i proszę Państwa, no i zabrali mi te dokumenty. Zabrali auto. Odzyskałem, ale jak ja odzyskałem, to już długa historia. I proszę Państwa, potem mnie wzywają, ja pojechałem autostopem, bo auta mi nie dali, 5 lat czy 4, było zatrzymane sprawy celne, karne, tego i ciekawsze, że odzyskałem ten samochód i do dzisiaj złoczenie stoi na środku, bo szwagier wyrzucił. Zawieźli go tam. No i na komisariacie jestem, z tego komendant mnie przesłuchuje w sprawie samochodu, dokumentów. Mówię prawdę, to jak było, mieszkam we Francji, przyjechałem na francuski numerach, a oni to nie docierało, bo mam polski paszport. Nie wiem, czy konsularny wtedy miałem, chyba nie miałem konsularnego, bo dzieci Sabiny i Krystyna miały w paszporcie konsularnym. I proszę Państwa, i on mi wierzy, jakby ja przeczytam, ja czytam, a co innego pisał niż ja mówiłem, komendant panu chce złoczyła. I mówi, nie, mówię, ja tutaj mówię, podpiszę, napiszę, że jest niezgodny z moim tym. Pan przepisze to jeszcze raz. I wiecie, ja wtedy byłem dużo młodszy, ile to było lat temu? 15, 20, Boże, to auto do dzisiaj jest w Polsce na francuskich numerach. I słuchajcie, i się nic nie zmieniło w tej sprawie. I on, proszę Państwa, wziął ten protokół, czyli przesłuchania, podar i do kosza rzucił. Słuchajcie, jak ja błąd popełniłem wtedy. Trzeba było mi sprzątawce dać ze 100 zł, bo wtedy miałem pieniądze, i żeby mi wieczorem to wzięła, zabrała. Tam był kontener z tyłu. Mogłem do Paryża nie jechać, do tego konteneru wejść z lampką wieczorem, mogłem, proszę Państwa, pozbierać te wszystkie te kawałeczki, co podar, bo na pewno to było w tym koszu wyrzucone później. I czekałbym do sądu pierwszej instancji, odwołanie drugiej. On wygrał, proszę Państwa. Ja bym wygrał, ja bym prawy. Proszę Państwa, tak trzeba być prawym. Przegrał to co mówiłem tam wtedy, co był w sądzie. Tak, proszę Wysokiego Sądu. Nie, proszę Wysokiego Sądu. Proszę Państwa, jakbym pędzia widział dosłownie, tak się zachowywał. Baranek Boży, do rany przyłożyć. Bo taki wygląd miał paluch. Będą filmy, będą książki o tym. Chciałem napisać książkę pod tytułem Krzywoprzysięstwa. Obiecałem, to o nim miało być. Do dzisiaj nie ma. No i wyrzucił to. I ja przegrałem sprawę przez to. Prawdę mówiłem. Ale kto wam jeszcze raz uwierzy w prawdę? Jak tu komuch na komuchu. Syn sędzia. Ojciec prokurator. Dziadek, kurde, tam jakiś, kurde, adwokat, czy ktoś inny, to tak idzie, rękę myje. Ale jestem dumny z tego, przegrałem, i słuchajcie, samochód mi oddali z PKS-u po jakimś czasie, 5 lat. Co najciekawsze, zabrali mi 5 samochodów, bo jak jedno mi zabierali, to ja się nie poddawałem. Dalej jechałem do Francji autostopem, 2-3 razy przyjeżdżałem kolejny. Nawet nie wiem, chyba 5 wtedy było. A u Simontego złoczenie u Krzyśka Lila miałem, pozdrawiam. Nie wiedziałem, że zaprowadziłem do niego, bo stał u mechanika, u elektryka mi tam coś robił i słyszałem, że da mnie nagonka. To ja zaprowadziłem ten samochód chyba na krawacie do Krzyśka Lila.
A koło niego Judasz, policjant mieszkał i tak i od razu na drugi dzień mu zabrali ten samochód. On przestraszony, że może ukradłem. Opla, zabrali mi tego Austin Montego, Opla Ascone, Renault 4 Katrelka, z którą Andrzej Skońskich, pozdrawiam, prowadził mi. W Niemczech, na koło gdzieś tam Düsseldorfu, czy Dortmund, nawaliło, czy w Köln. Jeździliśmy 3 razy, zanim go żeśmy przywieźli, zrobili, nie pamiętam, czy na lawecie, na granicy zrzucaliśmy, przepychaliśmy, że niby paliwa brakło. To był trzeci. Co tam jeszcze było? Sierra 4 i Uno chyba 5. Jak to może być, proszę Państwa, że Ascone mi oddali, a tamtych nie. I tą Ascone, słuchajcie, mi oddali. Oddali mi ją. Przyjechali, żeby do odbioru, a ja pojechałem do odbioru. Na kapciach, powietrza nie było po 5 latach, a ta plecionka od akumulatorów, te kable, co idzie na plus, minus, to normalnie odpadły, zaśniedziane od jakichś, jak to jest, tam kwas czy coś przeżarło. Nic, proszę Państwa. Auto na chodzie, podobno o tym, jak się nazywa, co te dwóch synów mu Zbyka wzięła. Kupliński. Podobno takiego samochodu poszukiwali, a ja taki miałem, ja nie wiedziałem, że film oni kręcą, tylko miałem w innym kolorze, taki samochód szukali, tylko ja miałem diesla, nie wiem, czy tamty miał diesla, czy nie. I ja miałem tak ten samochód. On do dzisiaj stoi w Złoczewie, świat nie istnieje, szwagier wybił, dach zniszczony, tam pewnie już po szyby, nie wiem, czy wyłamane, czy nie. Bo interwencję zrobiłem. Co mogę zrobić? Ani lawety, ani nic. I życie się tak potoczyło. Tak to działa. A żeby jeszcze ciekawie było, to wiele lat temu miałem firmę zarejestrowaną i nie podjąłem działalności w Kronowych. Ona jest zarejestrowana, ale zawieszone. I ten samochód odebrałem, napisałem, żeby rozpis że na taksi idę. Zgłosiłem do taksy, słuchajcie, ja ziemię miałem. Jeszcze mam 1,5 hektara, to moje księstwo, a 6 hektarów 28 mi sprzedali. Niesłusznie, będzie dalszy film o tym. Słuchajcie, zarejestrowałem taksy, straciłem ubezpieczenie, dzieci na rolnicę za mnie płacili. Ja też tam płaciłem, Olga była dopisana, by rentę miała rolniczą. Ja, proszę Państwa, oni mi oddali te pieniądze, przysłali mi skąd to jest, 10 tysięcy czy więcej, tam mi wpadło w tamtym czasie. Ja nie jestem rolnikiem, bo na taksy jeżdżę samochodem, który 5 lat stał w pokrzywach, nie miałem innego auta, bo taka nagonka na mnie była, ja sobie dawałem radę. Bo już na Polsce nie brałem żadnego samochodu, jakiś tam miałem chyba na Francji, jakiś tam na socjalnym adresie zarejestrowanym dla bezdomnych. I proszę Państwa, do dzisiaj nie jestem ubezpieczony, nie jestem jako rolnik. Ja, który chciałem winnicę prowadzić, wina, może szampany bym robił, czy jakieś sidry, z moją podobizną. Tak się biznes niszczy. Tak się człowieka niszczy. Prokuratorzy z Międzyrzecza, ze Szczecina, z Łodzi. Tolek Zorkowa, szuja jedna. Oddaliście mi samochód kradziony. 503 dni w areszcie. Zelowskie policjanty mówili, na mnie wjeździ do Piotrka, gdzieś tam do tego. Do Piotrkowa, potem z Piotrkowa do Szczecina, czy gdzieś. No to teraz będzie tak. Durnaki, nie pijanka. Pijanka nie jest zboczony, ani nie jest maniak seksualny. Miałem już wam nie przysięgać. Na to dziecko przysięgam. Do dzisiaj, chociaż nie mam obrączki, wierny jestem. Nie będę już mówił nawet ubliżonego słowa, bo zaraz mi skasują film. Mowa nienawiści, poddaliście się wszystkim masonom, w ogóle żydostwu, nie wiem kto tam rządzi. Ja wiceprezes Partii Narodowej imieniem Hubala. Mirosław Jan Zygmunt założył tą partię ze mną. Wspominałem o tym. Jako obrońca krzyża do Oświęcimia jechaliśmy starym Renault, z Renault 18. Sieradu do dzisiaj kolega mi nie oddał pieniędzy za nią. Miał stłuczkę, na taksy jeździł. Jak on ma na imię? Wiem, gdzie mieszka. Za późno już mnie nie odda.
3 lata, czy 10 przeterminowane. Srebrniki są najważniejsze. Tu mam 75 zł, nie znalazłem ich, nie wiem gdzieś leży, może za miesiąc, za dwa jak posprzątam znajdę gdzie. W ramkę oprawię ze siebie. Zobaczcie, nie kupiłem, a jem. To tu ile jedzenia wyrzuciłem, a to co mam, tylko nie mam czym podwieźć, bo bym im pod mops, tak jakbym na targowisku bym wystawił, bym pokazał. Częstujcie się, to potrzebujący. Chciałbym, żeby policja, straż miejska przyjechała, że nielegalnie sprzedaje, bo tak to by było. Bo tych hipokrytów trzeba tak uczyć, kurde. Proszę Państwa, oni nie mają psychologicznego przeszkolenia. Oni nie mają inteligencji. Mi piszecie, że mam wrodzony intelekt. Nie wiem, czy mam, czy nie mam. Moi rodzice szkół nie kończyli, bo Hitler im przerwał. Mama się dobrze uczyła. I do dzisiaj to się tak kołacze. Subskrybujcie mój kanał. Wody z kranu się napiję, bo nic nie mam. Nie, mam, ja tu mam napoi, słuchajcie. Zapomniałem, co ja tutaj napoi mam. Boże mój, oryginalnie tu wczoraj sprzątałem, położyłem. W salonie też leżą. Nie będę teraz szukał. Całe butle mam z Francji przywiezione. Oni wam tutaj zupy nie dadzą. Dzikusi mi dawali. Zupkę mi żona okradła. Jak z Ukrainy z nią przyjechałem. Za 3 dni pedofila zrobili. Bo nienormalne, że kochający tatuś wziął dziecko, przygarnął, dzięki temu bym żonę ściągnął i bym miała dwoje rodziców. Dzięki, w cudzysłowie, pani sędzino. Ładnie wyglądała Franca jedna. Wygląd miała, że oddała dziecko na Ukrainę. Ja bym jej nie oddała dziecka na Ukrainie, no to proszę Państwa, tu Olga by mieszkała i nika by nie miała spasoczonego charakteru, psychiki. Ale nie o tym chcę mówić, to już jest przeszłość. Dziękuję za wpisy, to co mi piszecie, podtrzymujecie mi na duchu. Może po to mam żyć, żeby wam to przekazać, jakieś umaralniać was. Prokurator mi powiedział, jak Olga przyjechała, do grane było wszystko. 24 godziny dziecko mi zabrała, bo ja byłem aresztowany. Prokurator mi na drugi dzień w Sylwestra powiedział, pan nie ma wyglądu twarzy pedofila. Zarzut miałem. Piszę w gazetach sieracki, pisał na internecie, jest francuski wymiar zabrał dziecko Januszowi Pijanka. Nieprawda, przekłamanie. A tą, co to zrobiła, wstrzała jakaś pani łowca pedofili, będę ścigał. Będzie mi płaciła. I państwo francuskie też, i moja córka Sabina za to zapłaci, i siostra Zosia zapłaci, i Julek. Kilka lat nic nie robiłem, bo przetrwanie walczyłem, obudziłem się. Nie piję, nie palę, nie ćpię, nie używam, złym człowiekiem jestem. Taką opinię mi chcieli zrobić. A teraz niech zobaczę, jaka prawda. Paulina W., sąsiadka vis-a-vis. Tutaj nie mam tyczek. Na Złotach byłem, nie miałem jak przywieźć. Żeby pociąć składane zrobić. Tu miałem w tipy mieszkać, do dzisiaj bym mieszkał. Mróz nie mróz. Dam radę, bo w ziemiankach mieszkałem. Ukarany zostałem za nękanie, a ona mnie nękała. Moja córka to widziała, nie wiedziała, i zapomniałem, zapomniała to w sądzie powiedzieć.
Ja byłem w tym dniu, co była decydująca sprawa w Sieradzu, zapomniałem, że sprawę mam w sądzie. Przedszkolanka tutaj. A strach manifestować, proszę Państwa, bo będzie recydywa nękania. Tak to działa. Nie wolno, RODO. RODO. Zamknij rot, jak mówią. Zamknij mordy po ukraińsku. RODO. Nie wolno. Bo jak powiesz, to cię skażą. Książki mogę napisać. Będzie tutaj Rafale N. Naprzeciwko. Co mi ukradł. Ale nie wolno mi powiedzieć. Mogę napisać krzywkę, że jakiś tam od córek Hemni zapieprzył. Bo jak nie, to okradł mnie na 100 tysięcy złotych. 5 aut, rowery policyjne. Nieprawda, ale nie wolno mi w ten sposób. Ja mam iść do sądu, a w sądu gdzie przegram, bo tylko będzie moje słowo. Ja sobie na kartce zrobię wam podliczę, na ile mnie ludzie okradli. Plus minus. A ja dzisiaj za mieszkanie nie mam jak zapłacić. I ta Askona. Oj, paluch. Był taki siewruk w Klonowej, policjant, też pod palucha polegał. Wiecie co? Ciągniki chciałem remontować w Klonowej. Nawet taki fajny wiersz kiedyś ułożyłem. I zbierałem, pojeździłem po wsi podpisy i go wywalili. Podobno bo ten psy obsątał się razu. Mam doświadczenie, nie bałem się. I nie boję się. Chociaż teraz już nie chcę się w to angażować, bo co to da? Rezultat propagandowy. Ja teraz lepiej, jak wam siądę, opowiem, to może wam coś do mózgu dojdzie. Przemyślicie, ale przede wszystkim zasady moralne. Z Bogiem. Dekalog. Nie czyń bliźniemu swemu, co tobie niemiłe, wystarczy. Jeden, no prawo. Nie kradnij, nie cudzołóż, nie zdradzaj. Nie pożądaj. W dniu dzisiejszym, Dzień Kobiet. Ja już nie mogę jeść, a dzisiaj mało, mało jem ostatnio. Choćbym chciał od urodzenia, od trzeciego roku, bo trzech latek nie miałem, pierwsze wydarzenie pamiętam, opowiadać, to 10 lat tu mogę siedzieć i wam opowiadać. Tylko, że to nie wszystko po kolei by tak było, bo to się coś przypomni, coś tam się daty przestawią. To jest w tym komputerze, najlepszy komputer, proszę Państwa. Oni mnie mogą zabić. Mogą mnie połamać ręce, nogi, jak to porobili. Ale tutaj nie wejdą do tego. Tu jest siła. Bo seks, proszę Państwa, nie jest tutaj. Tu jest, w głowie. Jak wszystko. Siła nie jest tutaj. Tutaj jest. Mi w międzyrzeczu w areszcie, jak głodówki prowadziłem. 140 chyba 4 czy 5 dni ogólnie razem, najdłużej 82 dni. Powiedziała psycholog, że takie napaśkowane nie są w stanie tego wytrzymać co ja. Bo takie chucharko jak ja nie mam tu siły żadnej. Nie jestem jakiś asceta czy jak ten atleta. Psychika, dusza, psycho, czyli dusza. Ale oni duszę, to dzisiaj by taką niepokorną, to najlepiej zrobić do wariatkowa. Nie by dzisiaj Chrystus przyszedł, to by go do wariatkowa posłali. Nie będę więcej jadł. Tak to jest. Nikusia, kocham cię, zobaczcie. Tutaj, oj, na takim kijku zrobiłem. Studio jest niedopracowane, mam pomysł. Tam aparat, tu powinny mieć taki szyny, sznureczek w kółko i bym pociągał w to i z powrotem. Takie autko na szynach. To wszystko jest do zrobienia, ale nie mogę czasu marnować. Więc dzisiaj proszę Państwa, taki właśnie program wziąłem. Doszła mi też przykra wieść. Ktoś, kogo nie znam, napisał mi, że ma pozytywny test
tylko z internetu znam. U mnie też tam filmy ogląda. Tylko prywatnie napisał. Na korona Urwisa. Pomódlmy się, żeby to był fałszywy test, bo są dwa testy. Jeden polski, drugi zagraniczny. Zróbmy malutki, chociaż się przeżegnajmy. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech ten korona świru z jomu minie tą osobę. Hoka hej. I to by było na tyle.